Ej, witajcie! Witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Extreme Adventures. O, rybka! No właśnie, tkwię nadal na tej wyspie. No i czas się stąd wynosić, jednak chciałbym zacząć to troszkę inaczej. Chciałbym was przeprosić, gdyż ostatnio, jak zapewne zauważyliście, odcinki wypuszczane są troszkę rzadziej. Mimo, że mówiłem, że odcinki są co 3 dni, a raczej miały być co 3 dni. No teraz troszkę ta metoda moja zawiodła. Odcinki są wypuszczane co 4, nawet co 5 dni. No cóż, nie bez powodu oczywiście. No teraz jestem bardzo zabiegany, że tak powiem. No i po prostu nie mam czasu na nakręcenie Minecrafta. No może nie jest to jakiś duży wysiłek nakręcenie. Jednak tego złożenie, to wszystko do kupy, to jest po prostu... No dość sporo czasu, montaż, renderowanie, no i wrzucenie tego odcinka. Co jest... najdłuższe, bo prędkość mojego internetu niestety nie jest taka świetna jak u niektórych. No i tak, no i niestety muszę wam ogłosić, że odcinki będą wydawane co 4 dni albo nawet co 5. No niestety, nie wiem, czy kiedyś to powróci, że co 3 dni będą odcinki. Mam nadzieję, że tak. Chciałbym, aby tak było, jednak po prostu nie wyrabiam się, naprawdę. Odcinki będą teraz co 4 dni. Nie, co 5 dni jednak nie. Myślę, że w 4 dni się wyrobię. No jak znajdę to swoje miejsce, mam już oczywiście zaplanowany cały sezon, no to będę zaczynał budować jakieś duże budowle, no i niestety to będzie dość czasochłonne. No i niestety tak musi być, musicie uszanować to zdanie, no i oczywiście chciałbym tego uniknąć. Jednak po prostu nie mogę. Muszę zrobić tak, a nie inaczej. Pięknie. No właśnie. No i to wszystko, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Odcinki będą właśnie co? 4 dni, no niestety. Tak, żebym chciał, żeby były co 3 dni, jednak po prostu nie daję rady. Ostatnio nawet zaniedbałem troszkę Red Factiona. No właśnie, takie są skutki. Wolałbym mieć to wszystko po prostu uporządkowane. Myślę, że Minecrafta w 4 dni bym spokojnie zrobił. Jednak... no pomyślcie, 3 dni. Nakręca Minecrafta. Może tak powiem, jeden dzień wolnego, top 2. No i już muszę nakręcać kolejnego, no. Niestety, siedzenie w szkole mi to nie pomaga. A nie chcę zawalić nauki. No więc, cóż, tak musi być i koniec. No ale może nie rozgadujmy się. Mam nadzieję, że przyjmiecie to do wiadomości. I jakoś się z tym, no jakoś to sobie przyzwyczajicie się do tego. No po prostu chciałbym, aby to wszystko było tak, jak ma być, czyli odcinki mają być wrzucane co jakiś czas, a nie... no teraz na przykład co 3 dni, a ja wrzucam co 5 dni, tak? I po prostu nie wiecie, o co chodzi. Nie chcę tak, po prostu to jest taki nieład, nieskład. Ja chcę, aby to wszystko było uporządkowane, żeby to po prostu jakoś fajnie współgrało ze sobą. I żebyście wiedzieli, kiedy jest ten odcinek, bo sam wiem, jakie to jest głupie to czekanie na jakieś filmy, odcinki... seriale czy coś jeszcze. No ale okej, może... nie rozgadujmy się już o tym. Mam nadzieję, że to przyjęliście do wiadomości. Ale teraz wyruszymy w podróż, no i mam nadzieję, że dzisiaj znajdę to miejsce, w którym się osiedlę. No i w końcu zacznę budować budowlę, bo już coś dawno nie wybudowałem, a mnie korci. No więc tak, ja idę po jakieś tam swoje narzędzia, miecze. A to sobie będzie rosnąć tu. No właśnie, pojedzenie. No i ruszamy w drogę. Hehe, tak właśnie chodzę tutaj i szukam drewna. I chyba go nie znajdę, wam powiem. Nie mam drewna. Nie. 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 Nie ma. Nie ma drewna. Jaka bieda. Nie pójdę do bazy Homera. Tutaj będzie drewno. Jest. Ale trochę mało. Dobra, słuchajcie, myślę, że mam wszystko. Ale... a, łódka. Łódka zawsze się przyda. No, ale jak to zawsze ze mną jest, ja zawsze czegoś zapomnę. Kurde, czy ja mam wszystko? Jedzenie? Mam. Strzały, łuk? Nie mam łuku. A, widzicie.
Jaka bida. Bida w kraju. O, no właśnie, muszę zrobić połączenie tej bazy. No. Z Tower of Kings. Czyli wieża królów, że tak powiem. No gdzie ja ten łuk posiałem? Jest tutaj. Bederko może sobie wezmę, tylko to drewno mnie troszkę niepokoi. Ale dobra. Chyba mam wszystko. Węgla niestety więcej nie mam. I teraz tak, w ogóle podobają mi się te narożniki, nieprawdaż? No znaczy mi się podobają, nie wiem jak wam. Ale mi się nawet podobają. Ewentualnie jeszcze tu kraty mogłyby być. No właśnie. No i co? Czas uciekać stąd. No więc ja jeszcze się przygotuję, ewentualnie zetnę sobie jakieś drzewko. Wstanie dzień i uciekamy. Dobra, mam wszystko. Mam nawet 16 desek. Yeah. O, właśnie. A jeszcze toporek. To. I to chyba wszystko. No więc cóż, nie upiekłem ryby, ale to szczegóły. Jest dzień. No i lecimy w drogę. Fajnie, bo po prostu mam połączenie netherem do tego miejsca, no więc zawsze tutaj sobie wrócę. Nie mam najmniejszego problemu. I tak, kieruję się na 300... Nie. Na... Bo się zapatrzałem w te atrybuty. Cholera! Aha, tak w ogóle, to wam pokażę. Tutaj wybuchł mi Creeper. Tak, Mr. Creeper mi to wybuchł. Niestety. Ostatnia łódka. Ale wiecie co? Nie. Ja sobie zrobię takie coś. Bo jak się gdzieś na morzu rozbije, to po prostu... No właśnie. Będzie lipa. Okej. I tak, czekaj. Ja podążam w kierunku 320 minus 320, coś takiego. Chcę po prostu po prostej linii iść. No, tylko co tutaj widzę, to na razie tylko głębie. Głębie oceanu. Aha, Dobra, jestem z powrotem. O kurde. O kurde. Nic nie widać. Najlepszy teren byłby, gdyby tu takie góry się wyłoniły. To bym tutaj się osiedlił, jak już powiedziałem. Mówiłem to w odcinku poprzednim, że właśnie taki teren bym chciał. Jakie głębokie. Kurde, tam kolejna bezludna wyspa. 323, oj, zobaczyłem. Zobaczyłem. No proszę, dajcie mi jakiś teren. Już chyba ciekawsze było łowienie ryb. No dobra, prawie ciekawsze. Aż mi kratkuje obraz. No i tak, i słuchajcie, jeżeli będę dodawał odcinki co 4 dni, myślę, że będą one bardziej dopracowane. Po prostu jakaś fajna muzyka. Jednak z muzyką teraz muszę po prostu uważać, bo nie chcę naruszać żadnych praw autorskich. Ani po prostu chcę używać takich utworów, że żeby nie były komercyjne, czyli z licencją komercyjną. Dlaczego? Może kiedyś, w dalekiej przyszłości, może w bliskiej, nie wiadomo, dostanę może jakiegoś partnera. No i po prostu nie będę mógł używać żadnych utworów niekomercyjnych, czyli po prostu, że będę musiał wykupić ten utwór. Mam nadzieję, że zrozumieliście, chociaż ja tak nie umiem tłumaczyć, naprawdę. No come on, co jest? Bo wiecie co, jeżeli tak płynę sobie i płynę, to ta mapka mi będzie zajmować gigabajty, dosłownie. Nie megabajty, tylko gigabajty. No bez jaj. Coś tu jest nie tak według mnie. No powiedzcie, co to jest? Ocean? Morze? Góry mi dajcie, a nie... O! O, słuchajcie, jak nic nie znajdziemy, to się wrócimy do... wrócimy się do tamtych fajnych gór, które widzieliśmy, bo nawet fajny teren był. Jednak to nie jest ten ideal,
ideał terenu, który chcę znaleźć. Jednak to chyba nie będzie takie łatwe. No i co? No i co, powiedzcie mi? Naprawdę, ja nie wiem, o czym komentować w takim przypadku. Płynę i płynę i płynę. O, ten odcinek, coś mi się zdaje, że będzie jeden z najnudniejszych ze wszystkich. Gdyby tak tempo przyspieszyć? Irytuje mnie ta linia tego horyzontu, widzicie, jak się zmienia ten bóg? To jakaś wyspa pod wodą. Wiecie co? Nie, nie ma bata. Zatrzymuję się, motorówka stop. Siadam. Może zobaczę takie coś. Bóg taki jest czasami. Chyba nie. Glina! Widzicie takie kropeczki pod wodą? No właśnie, to jest nowość. Nowość w 1.8. Szau. Fajnie to wygląda. Nie będę gliny kopał na ludzie. Ale to jest głęboko. Patrzę, tam drzewa pod wodą. O, to już bym wiedział, że jest mapa zbugowana. Fajnie. Wychodzi na to, wygląda na to, że wyrenderowaliśmy sobie jakiś teren, nie wiem. Jest po prostu, może nowy kontynent się zacznie, wiecie? Bo tak coś czuję. Tak, tylko kiedy? Pewnie moja mapa zajmuje już 80 mega. A gdybym to przyciął? Gdybym dopłynął do jakiegoś lądu? No nie wiem. Myślę, że... O, ja się rozbiję o to. O to. O kałamarnicę się rozbije. Myślę, że byłby to dobry pomysł. Chyba najlepszy. Bo gdy tak płynę, to po prostu tu nie ma nic do zwiedzania, a minuty w odcinku nabijają i zajmuje więcej mega. Albo raczej giga. No i później będę miał problem z wysłaniem tego. W ogóle mój internet coś ostatnio szwankuje, muszę wam powiedzieć. Tak naprawdę odcinek 40. To był odcinek 44. Miałem go już wysłanego dzień wcześniej. Niestety po prostu wysyłanie nie powiodło się. W 98% po prostu 2% zostały do 100. No i wysyłanie się nie powiodło. Dlaczego? No mnie nie pytajcie, po prostu tak. No i po prostu wtedy się wkurzyłem. Kurde, tu nic nie ma. Kompletnie. Żadnej wysepki. Tam chociaż były jakieś, gdzie można było się pobudować, ale tutaj? Nic, zero. Zero cywilizacji. Cywilizacji w Minecrafcie. No, kiedyś będzie, w 1.9 NPC będą biegać, to będzie można mówić. Uuu, jak laguje, pewnie jakieś góry się ładują. Mam taką nadzieję, no bo to już naprawdę jest nudne. Niebo. Ziemia, woda. Coś tam było? Jakiś mobek, mi się wydawało. Enderman pod wodą. A podobno woda zabija Endermana. Szał. Nie wiedziałem. Dowiedziałem się tego od was w komentarzach. Dzięki. No więc chyba to utnę, no bo to jest naprawdę już dziwne. Ciekawe, jak nazwę ten odcinek. Woda i niebo? Nie, to nie o to chodzi w tej serii. Ja jestem stworzony do budowania, nie do oglądania wody i ziemi. Wody i ziemi. O, jest wyspa, jest! Patrzcie, to dobry znak jest. To co? Osiedlimy się i kolejny odcinek zaczniemy jeszcze raz. Ponownie. O, man. Nie wziąłem wełny. No proszę, no to mamy już pierwszą rzecz, której nie wzięliśmy. Wełna. Jak tu głęboko. To jest coś nie tak. Nie wzięliśmy wełny i nie wziąłem jeszcze drewna. Nie, drewno mam. No i co teraz? Ja to mam pecha.
Albo znajdę jakiś teren, albo będziemy nocować w łódce. O, kolejna glina. Tej gliny to tutaj jest masę teraz. Czekajcie. O kurde, ale zboczyłem. O, kolejna wyspa. Proszę, żeby tam owca była. Coś się dzieje, wam mówię. Zaraz tu jakieś skały się wyłonią. To jest pewne. O, rozpędza się. Tak, słońce też się rozpędza. Ta wyspa troszkę większa. Ale ani jednego drzewa. O, chyba się rozbije. Gdyby teraz na przykład, nie wiem, zepsułaby mi się łódka, bym nie miał zapasowej ani materiałów, aby zrobić łódkę, no to co ja bym tutaj zrobił? Chyba bym się tylko dokopał do tego, no. Jak on dał? Do obsydianu, właśnie do obsydianu. No i chyba bym podróżował przez Nether, no bo nie płynąłbym do tego mojego domku. Dajcie spokój. Nie, wiecie co, ja kończę. Popłynę sobie po cienku, a wy nic nie będziecie widzieć. Jak gdzieś dopłynę, to włączę nagrywanie, ok? No więc trzymajcie się. Patrzcie, wyspa creeperów, widzicie? No właśnie, podróżuję w nocy i widzę tam raz, dwa, trzy, cztery creepery, które pilnują drzewka. Super. Ale ja nie pójdę po to drzewko. Wiem, kusi mnie, ale nie pójdę. No więc płynę dalej. Po cienku. Dobra, lecę dalej. No hej, witam was ponownie. Witam was ponownie po 20 minutach. Po 20 minutach wędrówki. Jestem na punkcie Z 8732. No więc dość oddalony od domku. Domek miał chyba minus 300. No jest daleko. Ale dlaczego mówię cicho? Patrzcie. Patrzcie, jaka olbrzymia góra. I znalazłem to, co chciałem. Haha, w końcu gdzieś dopłynąłem. No i wyczaiłem, że tam jest Enderman. Podejdziemy do niego z łukiem. Spojrzę mu w oczy i spierdzielam. W końcu trzeba to misję zaliczyć. O! Myślę, że się patrzy. Patrzy się na mnie chyba. Chwila. Patrzy się na mnie, patrzy. Widzicie? Czekaj, czekaj, okej. I zabiję tylko tamtego. Jest, patrzy się, patrzy, patrzy, patrzy. Zniknął. LOL. Gdzie on jest? Ej, gdzie on jest? Kurde. Enderman. Mistrzu. Ale jazda. Wow! Fuck! Ale jazda. I... zginął. Yeah, ale on słaby. Ale to naprawdę, wystraszyłem się troszkę. Jak się przeteleportował do mnie. Kurde. Ale fajna góra, świetna góra. Muszę wam to pokazać, jak będzie rano. Jak będzie dzień, bo teraz to dużo pewnie nie widzicie. Ale znalazłem Endermana i go zabiłem, no więc misja wykreślona. Świetnie. No i gdzie jesteś, Endermanie? Gdzieś ty zginął? Jest, staje dzień. Pięknie, idealnie. Pokażę wam teraz właśnie, jak wygląda ta cała góra. Opłynąłem dookoła, no więc wiem, nie jest może jakaś taka duża, ale wystarczająca. Jakiś Enderman jeszcze jest tutaj. I pajączek. Yeah. Pajączek. Pięknie. Coś jeszcze? O. O. Pik. O kurde. Ciężko. Szkoda strzał. Pajączek, chodź tutaj. O, drzewko jest nawet. Kurde, jakby tu drzewa nie było, to naprawdę byłaby lipa. Chyba wszystko. Wszystkie te Endermany wybiłem. Tylko jeden był. Ale był, to się liczy. Nie, świetne są te Endermany, naprawdę.
Ja, epickie. Epickie miejsce, patrzcie, tutaj będzie taki duży port. Chciałem w ogóle zrobić tutaj lotnisko. Hehe, dlaczego lotnisko? A, tak jakoś fajnie, jeszcze nigdy lotniska nie robiłem. To znaczy, nie będzie to jakieś duże lotnisko, ale to będzie po prostu taki pas startowy. No i zastanawiam się nad wgraniem moda właśnie samolotów, bo to byłoby bardzo fajne. Ciekawe, czemu nie? Jeżeli macie, nie macie nic przeciwko, to wgram. A jeżeli macie, no to proszę piszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie, aby ta seria była po prostu taka czysta, bez modów, no to zachęcam do pisania. Pyk. Pyk, łopatę mam, ja się męczę. Okej, okay. Schodki sobie zrobię. Naprawdę fajną górę znalazłem. Jestem zadowolony. Tak i tak. O kurde, ale wysokość. 106, 107, 108, 109, będzie 120? Będzie. Nie będzie, jest 118. No ale patrzcie, naokoło jest woda. Pewnie tam dalej także są jakieś jakieś wyspy, jakieś nowe tereny. No więc troszkę sobie pochodzę, wiecie, i pooglądam, jak tam jest. Może jeszcze jakieś fajniejsze miejsce znajdę. Ale uważam, że to jest najlepsze. No i tak, płynąłem naprawdę tym oceanem bardzo długo, żadnej wyspy nie było, po prostu sama woda. No i to było dość dziwne, już się zaczynałem obawiać, że będę musiał się gdzieś wracać w jakieś inne miejsce i szukać po prostu gdzie indziej. No ale proszę, znalazłem, jakoś się udało. Zejdźmy sobie na dół i spójrzmy na to troszkę z daleka. A tu można skoczyć. Chyba ta. Pyk. O kurde, głęboko. Chociaż nie tak wcale głęboko. Wow. O. Zaraz i tak zginiesz, ale wolę cię zabić. Jak cię trafię. A kurczaka na hita? Tak, naraz. Ciebie też. Pik. Jakąś strzelnicę by trzeba było zrobić. Mi to się podoba naprawdę. Jednak jeszcze pójdę gdzieś dalej poszukać. Ale oficjalnie to tutaj właśnie się wybudujemy. No jak widzicie, nie ma tutaj dużo miejsca. No więc może nie będzie jakichś takich dużych budowli, ale na pewno będzie coś ciekawego, co was, mam nadzieję, że was zaciekawi. Chodź tu. Yeah. Oczywiście, jeżeli będę chciał jakiś większy projekt wybudować, no to raczej nie tutaj. Jednak głównym moim celem wybudowania tutaj czegoś jest mob grinder. Tak, chcę wybudować mob grindera, mam nadzieję, że uda mi się to w jakiś sposób. Chciałbym, aby był wydajny oczywiście. Aby był bardzo wydajny. No do tego muszę wykopać bardzo dużą dziurę, no więc chciałbym znaleźć jakieś te creepery i po prostu nazbierać jak najwięcej TNT. Albo znaleźć jakąś dużą jaskinię i po prostu ją tylko pogłębić, poszerzyć. Coś takiego, tak? No więc to byłoby na tyle. Na szczęście tam jest jedno drzewko, no więc będę miał drewno. Posadzi się więcej ich, tak? Mam kości? He, nie mam kości. No tak, ale to będzie już koniec. Celem tego odcinka było właśnie znalezienie takiego miejsca jak to. No więc jestem szczęśliwy, że po prostu mi się to udało. No i przypominam, że kolejny odcinek będzie za 4 dni, no cóż. Uszanujcie to moje zdanie, bo po prostu nie daję rady inaczej. Ewentualnie nie mówię, że to tak będzie zawsze. Myślę, że kiedyś to wróci do normy i będą odcinki co 3 dni, jednak tak mi jest po prostu teraz wygodniej. O! Zepsute. Mięso, coś takiego, tak? Nie pamiętam, jak już tutaj się to nazywało. No ale tak, mam nadzieję, że odcinek no był troszkę dzisiaj nudnawy, bo ja to raczej zawsze coś buduję. Mogło wam się troszkę nudzić, że nic ciekawego nie było, ale zależało mi na tym, aby właśnie znaleźć to miejsce. A, no i postrzale. Zależało mi właśnie, aby znaleźć to miejsce. No i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam serdecznie za oceny, za subskrypcje, za komentarze. No i za oglądanie. No i trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii Minecraft Extreme Adventures. Oj, tego już chyba nie muszę mówić. Za 4 dni. Tak, za 4 dni, pamiętajcie. Na pewno jestem pewien, że uda mi się wyrobić. O, chyba neta mi nie odłączą. No i to byłoby tyle. Trzymajcie się, na razie. Hej!